Witam Państwa serdecznie. Mówi Gabriel Maciejewski ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, jak prawie co tydzień będziemy dzisiaj omawiać nowe książki, które się pojawiły w naszej księgarni. Już nie pamiętam, jak to się stało, ale ktoś mi przysłał link niedawno, ale ponieważ dużo się dzieje, nie, nie jestem w stanie rejestrować wszystkiego do tej absolutnie niezwykłej książki, proszę Państwa. Srebro i władza Trybuty i handel dalekosiężne, kształtowanie się państwa piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100. Myśmy ostatnio toczyli takie dosyć poważne dyskusje o różnych sprawach handlowych. Doktrynalnych, kościelnych i państwowych, rozgrywających się w naszej części Europy w X i XI wieku. Oczywiście robiliśmy to tak, jak to robią dyletanci i amatorzy, ale było bardzo ciekawie i sympatycznie. I nagle, proszę Państwa, Bóg. Okazuje się, że PWN wydał taką poważną pracę doktora habilitowanego Dariusza Adamczyka, który wydał tę pracę najpierw po niemiecku, potem ją przetłumaczono na polski w Warszawie w Niemieckim Instytucie Naukowym. Chyba tak to się nazywa, zaraz, żebym dobrze powiedział. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Aż się zdziwiłem, że taki istnieje, no ale istnieje. I wydaje takie książki, że też żaden polski instytut nie wpadł na pomysł, żeby coś takiego wydać. Proszę Państwa, książka wyszła po niemiecku. To jest moim zdaniem hańba w ogóle, demaskacja kolejna i cios w splot społeczny. No, co robią ludzie piszący po polsku? Dlaczego taka książka nie mogła się ukazać po polsku? Ja czytałem fragmenty i. Chyba wiem dlaczego. No, proszę Państwa, perspektywa, w jakiej ukazana jest historia xix XI wieku, jest miażdżąca i jak nie mam prawdziwa, całkowicie różna od tej perspektywy, którą nam narzucono. I my patrzymy na dzieje Polski wczesnopiastowskiej z jakiegoś takiego kompletnie nieadekwatnego zbliżenia, to znaczy widzimy tę Polskę piastowską jaką funkcję istnienia, krajów sąsiednich, tak, czyli Rusi, z tym, że Ruś rozumiana jest jako, Ruś zamieszkała przez Rosjan, prawda, Czechów, Czech cesarstwa, czyli Niemców, z czego oczywiście Niemcy są rozumiani jako jacyś przodkowie Hitlera, no i odległego Rzymu, tak, i to jest w zasadzie wszystko. Proszę Państwa, no Dariusz Adamczyk pokazuje to w zupełnie innej skali, która w dodatku znajduje jakieś odzwierciedlenie w pracach polskich historyków, o czym my oczywiście nie wiemy, bo nam ich tego nie mówi. Zresztą po co, prawda? Kto by się tam przejmował kimś tak nieważnym jak czytelnik książek, lepiej lamentować później, że Polacy nie czytają, prawda? kto by tam komukolwiek cokolwiek chciał objaśniać. Tu jest taka teza przywołana profesora Samsonowicza, że gdyby nie Mahomet, nie byłoby Rurykowiczów na Rusi, Piastów w Polsce i Przemyślidów w Czechach. Co to znaczy, że gdyby nie Mahomet? No gdyby nie ekspansja arabska, ekspansja militarna, religijna i gospodarcza, państwa położone na północ od basenu Morza Śródziemnego, na północ od Karpat nie mogłyby się rozwinąć, bo lokalne Dynastie, tak, lokalne gangi, ludzie, którzy po prostu trzymają, trzymali władzę na tych terenach, nie zostaliby zasileni dużą ilością srebra, które potem mogli wymieniać na coś innego, albo po prostu te, tezauryzować, czyli gromadzić zakopywać w ziemi, budować za to rezydencje, świątynie i co tam jeszcze kto, kto chciał, nie mogliby tego wszystkiego czynić i pozostaliby po prostu na jakimś bardzo nędznym, prymitywnym poziomie wspólnoty pierwotnej czy tam plemiennej. No to jest bardzo ciekawa hipoteza, bo nam się do tej pory wydawało, że to nie dzięki Mahometowi, ale dzięki Chrystusowi Panu powstały te państwa, ale profesor Samsonowicz wyjaśnia, że jednak inaczej. Ja trochę szydzę, bo mieszam oczywiście celowo porządki. Nie wiem na ile powinniśmy się zgodzić z tą, z tą tezą profesora Samsonowicza, ponieważ no, myślę, że to jednak trochę nie tak. Trzeba by się było przyjrzeć szczegółom, których nie mamy, natomiast skala, skala zjawiska, czyli skala nasycenia całego świata arabskim Dirchemem. W stuleciu dziewiątym, dziesiątym i 11 jest po prostu niewyobrażalna. Niewyobrażalna. Proszę Państwa, w tej książce jest napisane, że emisje, emisje tych srebrnych monet szły w miliony. To są emisje rzędu pół, pół miliarda, ponad pół miliarda w ciągu kilku lat. Pół miliarda srebrnych monet zostaje wypuszczonych w świat. Dariusz Adamczyk zastanawia się nad takimi kwestiami, w ogóle od tego znaczy co jest powodem, że zaczyna prosperować jakiś organizm polityczny, na przykład Polska Piastowska. Czy są to walory dotyczące ziemi oraz miejscowego ludu, prawda, który sobie organizuje życie i sprzedaje to, co ma u siebie, czy też te organizmy polityczne zależą od rzeczy innych, na przykład od opanowania części, bo wiadomo, że nie całych szlaków handlowych, a następnie od dystrybucji łatwo dających się pozyskać dóbr. Czyli tutaj Dariusz Adamczyk wymienia tak zwane produkty leśne. Bardzo to jest enigmatyczna nazwa, produkty leśne, bo jak wielu historyków, Dariusz Adamczyk unika odpowiedzi na takie pytanie podstawowe. To jak to? To nie było żadnych surowców na, nad Wisłą Odrą i rzekami płynącymi przez tereny dzisiejszej Polski i Rusi. Ja rozumiem, że one były trudne do pozyskania. Może teren był niespenetrowany, no ale skoro pozyskiwano niewolników na, na tych terenach naszych dzisiaj, no, no to gęstość zaludnienia musiała być spora, a też jakaś eksploatacja istniała. Łatwość pozyskania Dirhema oczywiście wykluczała zbyt takie silne i czasochłonne angażowanie się w wydobycie, no ale to nie jest tak, że tu nie było srebra, tak? Produkty leśne, cóż to może być? No oczywiście drewno, prawda? Ale możemy sobie wyobrazić, jak wyglądało pozyskanie drewna w X wieku, tak? Ono dzisiaj sprawia poważne kłopoty, a, a co dopiero wtedy, tak? No jeżeli mamy, mówimy o produktach leśnych, o pozyskaniu drewna, no to musimy sobie od razu uzmysłowić, że jakiś przemysł stalowy musiał istnieć. To bez żartów, bo czymś to drewno trzeba pozyskać. Więc no mamy takich trochę niedomówień w tej książce, natomiast nie to jest przedmiotem. Przedmiotem jest olbrzymia skala handlu, i który powodował, że świat XIX, XI i XI wieku był światem łatwo dostępnym. Łatwo dostępnym. Myśmy sobie dali wmówić dzięki nieodpowiedzialnym autorom piszącym słabe powieści i jeszcze gorszą publicystykę historyczną, że ten świat był, to, to, to były jakieś wyizolowane ośrodki mające ze sobą sporadyczne kontakty. To są głupstwa. Wszystko żyło, grało, śpiewało, poruszało się na wielkie odległości. Na wielkie odległości. A oczywiście smarowidłem olejem napędowym tego wszystkiego była ta moneta, którą tu widzimy. Proszę Państwa, zdumiewające jest to, zdumiewające jest to, że w żadnym podręczniku do historii nie ma omówionych szczegółowo tych kwestii. Że cały. Wczesnopiastowski, i jakby to powiedzieć, no, ten świat, no, nie tylko wczesnopiastowski, wczesnoprzemyślicki i świat wczesnych Rukowiczów, no nie istniał bez handlu arabskiego. No, przytoczyłem tę tezę Samsonowicza o tym, że bez Mahometa nie byłoby, nie byłoby władców Polski, Rusi i, i Czech. No Może by i nie było, ale skoro tak jest, to może my umieśćmy ten kontekst w naszej historii, nie, u, nie uciekajmy od niego. A jeżeli już uciekamy, to może warto zastanowić się, dlaczego. Ja, proszę Państwa, będę się zastanawiał intensywnie, bo z tej książki wypłynęło kilka moich pomysłów handlowych dzisiaj. To znaczy, ja już zamówiłem w wydawnictwie poznańskim książkę pod tytułem Burzliwe Dzieje Kalifatu Bagdadskiego. Na pewno zamówię jakieś, jakąś książkę o wielkich morawach, ale nie wiem jeszcze kiedy. I będziemy się musieli niestety pochylić nad y, y, w imperium frankijskim, nad Merowingami. A zaraz wytłumaczę dlaczego. Ponieważ wśród do różnych hipotez dotyczących ekspansji arabskiej. Na teren morza, na obszar Morza Śródziemnego i przyległe do tego Lądy jest i taka, że Arabowie przerwali ciągłość handlowo, gospodarczo-polityczną tego, co zostało po imperium rzymskim zachodnim, że zajęli miejsce tego, tego imperium i poprzez zniszczenie tego świata śródziemnomorskiego zaczęli dewastować również przyległe do, do Morza Lądy, przez co na przykład, przez co na przykład ciężar gospodarki frankijskiej za Merowingów musiał się przenieść z południowego zachodu królestwa na północny wschód, gdzie były olbrzymie latyfundia ziemskie, a to spowodowało, że mogła powstać monarchia karolińska, tak, ze stolicą w Akwizgranie. To tak w skrócie. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy tak było. To, to jest oczywiście taka hipoteza, która ma wielu polemistów, ona jest stara z przedwojny jeszcze i już się dzisiaj nie spotyka z entuzjazmem, ale ja ją przywołuję, bo to jest ciekawe ze względu na to, że rzeczywiście tak było, że jeżeli idzie o merowingów, że no, ten ciężar produkcji gospodarki i aktywności finansowej i, i aktywności gospodarczej przeniósł się z południa na północ. Czy Arabowie byli tego powodem? Nie wiemy. Natomiast, no, proszę Państwa, przez prawie cztery stulecia Dirchem rządzi. A jeżeli Dirchem rządzi, to rządzą pośrednicy obracający tym Dirchem. I to są Żydzi, Arabowie i Ormianie, a także Hazarowie. No więc, jeżeli tak jest, a ci ludzie nie występują na kartach historii, ja nie znam ani jednego poza Ibrahimem i Jakubem, którego się wspomina, a następnie mówi, że on tu wcale nie był, prawda? Może tylko oszukał, że przyjechał do Gniezda, a tak naprawdę tylko siedział w Pradze. No to, to jest trochę dziwne, tak?' To jest trochę dziwne. Ja oczywiście rozumiem, że Europa przynajmniej do, do tego momentu dominowała prawda, i pisała historię, własną wersję historii, w której nie było miejsca dla świata arabskiego, który wskutek rozmaitych działań też gospodarczych został zmarginalizowany przez ostatnie tysiąc lat, a teraz znowu wchodzi na arenę dziejów i, i być może będziemy przeżywać to wszystko tylko w drugą stronę. No ale jednakowoż yy, uczciwość, uczciwość dziennikarska, tak powiem, wymagałaby, żeby napisać prawdę. Dariusz Adamczyk się bardzo stara, proszę państwa, bardzo się stara. I, no wiadomo, że w, nie można zrobić wszystkiego, nie można nazwać wszystkiego tak, żeby nie budziło wątpliwości, więc mo, moje wątpliwości budzą chociażby te produkty leśne, tak? Łatwo pozyskiwalne produkty leśne. Szkoda, że nikt się nie wdry, próbował wdrapać na barć w drzewie i wydobyć stamtąd trochę miodu, to wtedy byśmy pogadali o łatwości pozyskania produktów leśnych. No ale dobrze. Ogromne ilości dirchemów ogromne ilości Dilchemów, ogromne ilości kruszcu łatwo dostępnego. Łatwo dostępnego. A co za tym idzie, no, jak było z kredytem, pojawia się pytanie, tak? No bo kredyt nie umiera nigdy, on jest zawsze. Skoro mamy taką łatwość pozyskania pieniądza, to co się dzieje z kredytem, tak? Jak to wpływa w ogóle na ruch tego pieniądza? Tutaj jest sporo miejsca poświęconego poświęconego Sprawą właśnie tych znalezisk, które są po prostu olbrzymie. Znalezisk srebrnych dirchemów i próbą odgadnięcia, dlaczego one były zakopywane. Czy to był rytuał związany z magią, czy to była prosta terzauryzacja tego majątku, czy z lęku przed najazdem te pieniądze zakopywano. A może nie z lęku przed najazdem, a może z lęku, żeby ich nie puścić w obieg, prawda? Po prostu, może, może był jakiś przymus obiegu tego Dilchema. ja tak na, na, na szybko wymyślam, może ktoś to cały czas kontrolował i ten pieniądz musiał być w ruchu. Proszę Państwa, jeżeli te emisje w różnych latach, w 8, 8 i 9, bo to, to się zaczyna od 8 wieku, od zajęcia środkowoazjatyckich kopalń przez Arabów, i eksploatowania ich ponad wszelką miarę, no bo to było łatwe, tak? To srebro leżało na wierzchu. To była odkrywka, jak zresztą wszędzie w tamtych czasach. Proszę Państwa, jeżeli to srebro szło w miliardy, tak? Te emisje szły w miliardy, no bo jeżeli rocznie wynosiło to powiedzmy około 400 milionów do 500 milionów, no to jeżeli to była kilka dekad tych emisji, to szło w miliardy, to gdzieś to jest, prawda? Ja rozumiem, że część odnaleziono, część przebito, ale skoro ci ludzie to chowali, to mogli też chować przez to, że to im dawało pewności i bezpieczeństwo. Tak? Natomiast może były inne pomysły, prawda? Bo ja rozumiem władcy, wojownicy, ale bankierzy są cały czas czynni, bankierzy i kupcy. Może środowiska bankiersko-kupieckie miały taki pomysł, żeby poprzebijać to na inne jakieś monety, tak? A ludzie, którzy się przyzwyczaili do Dirchema, albo wiązali z emisją kolejnych roczników, kolejnych roczników tego środka płatniczego jakieś plany. Nie chcieli tego. Może to jest przyczyna, dla której to wszystko zostało zagrzebane w ziemi. Ja może ja może przeczytam, jak to wyglądało w Polsce. Proszę państwa, do Roku 2012 znaleziono w Polsce w 160 skarbach 37 tysięcy monet arabskich i w co najmniej 280 depozytach około 100 tysięcy monet zachodnioeuropejskich, które dotarły tam między IX a początkiem XII wieku. Proszę Państwa, to są ogromne ilości srebra ogromne ilości. Musimy sobie wyobrazić, jak wielkie były te emisje. My dzisiaj oglądamy jakieś resztki nędzne, tak? Mamy po jakieś trzy pieniążki tej rzekomej emisji Mieszka czy Bolesława Chrobrego, ale jeżeli Kruszec był tak łatwo dostępny i ten Dirchem był w obiegu i przebicie tego Dirchema, przetopienie, połamanie, zrobienie z nim czegoś było najłatwiejszą rzeczą na świecie, tak? To jakie były relacje pomiędzy ludźmi emitującymi Władcami emitującymi swój pieniądz, a ich poddanymi, którzy woleli jednak zachować w ziemi te dirhemy. No ja myślę, że takie same jak między władzą komunistyczną, a tymi, którzy trzymali w piwnicy słoiki z carskim złotem, proszę państwa. No nie mogły być inne, tak? nie mogły być inne, więc być może było tak, tego oczywiście Dariusz Adamczyk nie napisał, że owe organizmy polityczne, które się konstytuowały wokół szlaków handlowych, wokół fragmentów szlaków handlowych obsługiwanych przez kupców płacących dirhemami, no miały taki pomysł na przetrwanie, żeby przebijać te dirhemy, no ale ludność, która zamieszkiwała ten teren wcale nie miała takiej ochoty, żeby, żeby płacić gorszą monetą, słabszą, i do tego jeszcze z wizerunkiem jakiegoś lokalnego księcia, co przy istniejącej globalizacji musiało w ogóle bardzo ich deprymować i woleli zatrzymać sobie te Dirkhemy. I te resztki, które dzisiaj znajduje się w ziemi, no to jest pozostałość po takiej chęci. Taka, taka hipoteza, równie prawdopodobna i równie dobra jak ta, że to dzięki Mahometowi powstało państwo piastowskie. To Państwo rozumiecie metaforę. Proszę Państwa, książka, którą mam w ręku jest pełna tak twardych danych, to znaczy Dariusz Adamczyk wykonał monstrualną pracę. Tu jest bardzo dużo tabel, bardzo dużo cyfr, ale też jest mnóstwo tekstów źródłowych, które Dariusz Adamczyk, chwała mu za to, przytacza po polsku, po polsku, bo wszystko to przetłumaczył, więc każdy może sobie przeczytać, dowiedzieć się, jak to było naprawdę, zajrzeć do fragmentów starych kronik i relacji. Podróżników, którzy, którzy przemierzali obszar pomiędzy Morzem Kaspijskim a Bałtykiem. Jest to wszystko bardzo ciekawe. A ja jeszcze raz bym, proszę Państwa, ponowił pytanie, gdzie jest to srebro? No bo ono nie mogło zniknąć. Tak samo, jak nie mogło zniknąć złoto. Ono się w coś zamieniło, albo gdzieś leży, <ścoughs> ciągle jeszcze gdzieś leży. Myślę, że są to, proszę Państwa, że wszystko to jest dopiero początek przygody, bo jeżeli powstaje taka książka i ktoś decyduje się ją przetłumaczyć na polski, być może licząc na to, że im się tą książką nie zainteresuje, no to ja, ja mogę się tylko cieszyć i tak jak powiedziałem wcześniej, będą z tego wypływać moje różne pomysły, pomysły handlowe. No bo jeżeli mamy Europę obsługiwaną za pomocą arabskiej monety, to w jakich okolicznościach powstała Rzesza Wielkomorawska, proszę Państwa? I po co? To jest pytanie. Ja oczywiście nie wiem wiele na temat historii Rzeszy Wielkomorawskiej, natomiast wszyscy pamiętamy, że początkiem tego organizmu było tak zwane państwo Samona, kupca frankijskiego. Kupiec frankijski przyjechał do miasta Nitra, obecnie dzisiaj na Słowacji, i założył tam państwo. <laughs> no przecież to się nie. to jest jakaś no, zagadka, w dodatku źle zinterpretowana. Jeżeli do tego dołożymy to, co tu jest napisane o, o królestwie Franków, o Merowingach, o Karolu Wielkim i o tym, jak handel ze światem arabskim wpływał na organizację i rozrost tych organizmów państwowych, no to przyjdzie się nam poważniej zastanowić nad tym wszystkim. Tak? I trzeba się będzie też, proszę Państwa, no, zastanowić nad tym, czy nie napisać samemu jakiś książek, Yy, bardziej takich popularnych, które przybliżyłyby tę historię wczesną, jakże hołubioną i lubianą przez różnych autorów, yy, do prawdy. Bo yy, no, to nie było tak, jak tam przedstawił Józef Ignacy Kraszewski w Starej Baśni, na pewno. Yy, ani też nie było to z pewnością tak, jak to opisał Karol Busz w swoim cyklu piastowskim. Było zupełnie inaczej. To jest tak, proszę Państwa, kiedy czyta się tę książkę i yy, widzimy Ogrom tego wszystkiego, to jest tak, jakby ktoś z historii II wojny światowej i tego, co się działo po II wojnie światowej, usunął Stany Zjednoczone i dolary. Po prostu. I uznał, że nie, tego wszystkiego nie było albo nie miało żadnego znaczenia. Amerykanie przyszli wyrzucić z Europy Niemców. Zmienili tym Niemcom rząd, a potem już wszystko było tak, jak to widać na mapie. Jedno państwo, drugie państwo i każdy sobie radził sam. No. Tak, proszę państwa, nie było, dobrze wiemy i pewnie nie było tak również w tych czasach, które opisuje Dariusz Adamczyk. Ja jeszcze chciałem koniecznie przytoczyć te straszliwe cyfry dotyczące emisji, emisji monet. Całkowity dochód kalifatu w Dirchemach dobitnie wskazuje rozmiary produkcji srebra. W latach 788 i 795 wynosił odpowiednio 479,5 miliona i 467,2 miliona monet. W roku 800 520,3 miliona monet. W roku 814 4, 4, 417 milionów monet, to są dane dostępne, tak? Dane dostępne, a do wielu lat nie mamy danych. Proszę Państwa, te mennice musiały pracować no, w sposób szalony, to po prostu to były nieprawdopodobne rzeczy. Więc je, wyobraźcie sobie państwo, jak wyglądała ówczesna cywilizacja. No na pewno nie była prymitywna, bo jeżeli mamy taki obrót, tak, Coś się za to kupuje, coś się sprzedaje, jest ciągły ruch. No to nie tylko te nieszczęsne produkty leśne, nie tylko niewolników, tak, ale są technologie, przecież to za coś się płaci. Oczywiście Dariusz Adamczyk skupia się na, na tym, co widać, czyli na produktach luksusowych, czyli na biżuterii, ozdobach, broni i tego rodzaju przedmiotach. Natomiast no, ja rozumiem, że były też jakieś technologie tak, dotyczące wytwórstwa i za to też się płaciło. Dzisiaj tego oczywiście nie odgarniemy. Nie, pewnie są jakieś rekonstrukcje, ale to może Szymon nam coś powie, jak, jak tę moją pogadankę zobaczy. Ja Państwa szczerze zachęcam do tej książki i trzy kierunki z niej wykreślimy. Po pierwsze merowingowie, po drugie wielka morawa. I po trzecie, i po trzecie, no, sprawy nasze lokalne, polskie. I, a i jeszcze arabskie, czyli cztery. Mam nadzieję, że, że jakoś będziemy się w tych różnych kierunkach przemieszczać i dowiemy się czegoś więcej, a także mam nadzieję, że uda się coś napisać albo kogoś namówić do napisania czegoś ciekawego, a może jakiś komiks narysujemy <noise> o tamtych czasach. Ja nie wiem, czy ja będę miał czas na napisanie scenariusza, bo już miałem we wrześniu napisać, ale nie napisałem. Zobaczymy, zobaczymy. Dariusz Adamczyk, Srebro i władza, trybuty i handel dalekosiężny, kształtowanie się państwa Piastowskiego i państw sąsiednich w latach 800-1100. Szczerze zachęcam. Dziękuję bardzo. Do następnego spotkania.